takich ziemniaków żeście nie jedli, bo to jest od ludzi z klasą. Dzikie Chile is back now! Proszę Państwa, nagrywamy szybka, można powiedzieć taka moja ulubiona sałatka ziemniaczana, ale prosta. Nie idę już tak szeroko. Chodziłem szeroko. W Imperium Południa i Imperium Północy w te same wakacje oznacza, że musisz się posiłkować pieniędzmi z przyszłości. Proszę Państwa, bite. Proszę Państwa, dziki kot Bombao Dziki Chili chce przed świętami mieć 10 tysięcy subskrypcji. Jak to zrobić? Nie wiem sam. Big time. A tutaj już wchodzi klasyczny chleb. Czy chcemy się bawić w pieczenie? Oczywiście, że tak. Czosnek z działki był zabrudzony w ziemi, ale żeśmy wyczyścili. Wchodzimy dalej. Tutaj mamy pomidory, cebula z działki, wszystko. Proszę Państwa, cebulka oczywiście z ogrodu, końcóweczka, do tego 3 jajeczka. Podobno kury się słabo niosą, tak jajek jest mało, nawet Alicja na mnie nakrzyczała, że używam jaj. Proszę Państwa, czy tak musi być? Chyba nie. Cudownie pociachana pietruszka, jajeczka, wchodzimy do gry. Listopad jest ciężkim miesiącem, zwłaszcza jeśli się żyło na pieniądzach. Z przyszłości, proszę Państwa, nie jest łatwo. Jestem cały obolały, jak jestem obolały. Machałem ketlem. Niepotrzebnie chyba. Nie jestem przyzwyczajony do takich ciężarów. 12 kilo. Patrzcie na te ziemniaczki. Patrzcie na te ziemniaczki. Patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to. So, patrzcie co mamy. Maja, widzicie, jak kręcę. Trochę musztardy, nie za dużo. Tam tu w mayo już musztarda, śmietana. Odrobina i sok z kiszony. Gdzie są kiszony? Nie ma kiszony. Ta sałatka jest magiczna. Ziemniaki pokazują taki jakby klej. Mają śmietana, sok, sól, pieprz. Koperek chyba jeszcze był, albo jeśli nie, to jest bardziej pietruszka. Mieszamy, bawimy się oczywiście na ceramice. Czy dobrze bym się czuł, czy dobrze się czują ludzie, którzy nie mają ceramiki, a bawimy się na całego. No jednak to nie jest to samo, tak? Tutaj jest ekskluzyw. Czosnek z działki. Chciałem się zabawić jak wielki kucharz. Kiszone ogórki Alicja robi również z działki. Oliwa włoska z Wenecji. Będziemy prażyć czosnek, jajko, trochę wody, mąka. Jak za dawnych dziecięcych lat. I to lata 90. Z tym czosnkiem trochę nie wyszło. Dlaczego? Bo po prostu tak często nie robię. Szynka cudowna, zamrożona, odmrożona. Wchodzimy do gry. Czosnek pracuje już teraz na tym poziomie, powinien być film wcześniej ściągnięty, tutaj już jest za dużo, dlatego ciężko się będzie to rozsmarowywać. Chleb, czy najlepszy jaki mi wyszedł? Nie najlepszy, ale dobry. Smażymy szynkę w tak zwanym jakby jajku, cieście trochę z mąką. Czosnek rozsmarowujemy na cudownym chlebie. Mówię, to nie jest top 5 nawet, albo top 3, ale top 5 może być. Do tego sałatka cudowna i ta szyna, która na nas patrzy, uśmiecha się i mówi: czym jeszcze pamiętasz lata 90. osiedle Reda, Leduchowskiego, ale później Krakowska. Wchodzimy do gry, cudowna praca, pomidory te z działki. Tego się nie da podrobić. Ten smak pozostanie, bo to jest twój smak. Własna praca działkowca. Wiele osób bierze działkę, ale po roku mówią: może tylko trawę.